Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie z kanału Holistika, Yoga i Ayurveda. Zapraszam Cię na praktykę, która będzie bez użycia nadgarstków. Nie będziemy dzisiaj obciążali naszych nadgarstków, nie będziemy przenosili ciężaru ciała na te nadgarstki, także jeżeli miewasz jakieś problemy ze swoimi nadgarstkami, ze swoimi rękoma, bądź po prostu przechodzisz przez jakąś kontuzję, a nadal chcesz praktykować jogę, ta praktyka będzie dla Ciebie idealna. Także zapraszam Cię na tą praktykę. Znajdź odpowiednie miejsce, weź swoją matę. Jeżeli będziesz potrzebował jakichś przyrządów typu kostki, paski bądź cokolwiek innego, weź to ze sobą i zacznijmy. Zaczniemy sobie od pozycji leżącej. Także połóż się wygodnie na plecach. O, przenieś stopy razem, kolana do zewnątrz i przybliż delikatnie pięty na tyle, ile jest to dla Ciebie komfortowe, w stronę swoich bioder, w stronę miednicy. Otwórz kolana do zewnątrz i ułóż ręce albo wyciągając je w przeciwne strony do boku, albo zostawiając je wzdłuż swojego ciała, albo przenosząc prawą dłoń na podbrzusze, lewą dłoń w okolice serca, rozluźniając ramiona, rozluźniając łokcie. I tak sobie znajdziemy 5 spokojnych wdechów i wydechów. Powoli równoważąc wszystko w naszym ciele, przybywając całym sobą na tą praktykę, starając się rozluźnić wszystkie te miejsca w ciele, które gdzieś tam właśnie trzymają to napięcie. Może jakiś ból, dyskomfort. Postaraj się przenieść tam swoją uwagę i użyć swojego oddechu, a w szczególności wydechu, aby te miejsca nieco rozluźnić, sprawić, aby były bardziej takie miękkie. Spróbuj zamknąć usta i zacząć oddychać przez sam nos, biorąc coraz dłuższe, coraz głębsze, coraz spokojniejsze wdechy i wydechy. Czuję, jak ciało coraz bardziej odpuszcza, coraz bardziej się uspokaja, równoważy z każdym wdechem i wydechem. Weźmy jeszcze jeden wspólny wdech i wydech. Super, ekstra. Następnie powoli otwórz oczy. I używając dłoni zamknij nogi razem. Byś zamykał książkę i przenieś sobie stopy na zewnątrz, tak w stronę krawędzi maty, złącz kolana i rozluźnij biodra. Przerolujemy teraz sobie miednicę kilka razy. Także ręce albo na podbrzuszu, albo wyciągnięte wzdłuż ciała, dłonie do góry. I będziemy na wydechu przyciągać pępek w stronę krzyża, delikatnie odrywać kość ogonową od maty, przyklejać odcinek lędźwiowy, a na wdechu podnosić brzuch do góry. I wydech. Jakbyśmy chcieli podwinąć ogon pod siebie. A z wdechem przenieś ogon za głowę. Możesz sobie wyobrazić ten ogon przyczepiony do kości ogonowej i raz go chcesz przenieść za głowę na wdechu, a z wydechem chcesz go podwinąć pod siebie, tak go na siebie dać. Jeszcze raz wdech. I wydech. Okej, super. I teraz znajdź
swój kręgosłup, ułóż go, swoją miednicę, gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, ok? Czyli pomiędzy tak jakby miednicą podwiniętą pod siebie, a gdzieś tam zagarniętą na tył. Także znajdź tą pozycję dla swojej miednicy ekstra. Wyciągnij ręce do zewnątrz, jeżeli miałeś bądź miała się przeniesione wzdłuż ciała i przenieś kolana w prawą stronę. Rozluźnij je. Łopatki przyklejone nadal do maty. Tak sobie weźmiemy dwa spokojne oddechy. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Ekstra. Z kolejnym wdechem przenieś kolana przez centrum i odłóż je po lewej stronie. Rozluźnij wszystko, rozluźnij stopy, palce. Jeszcze jeden wdech i wydech. Ekstra. I powoli wróć sobie kolanami do centrum. Przyciągnij stopy na szerokość bioder. Delikatnie skieruj pięty w stronę pośladków. Wyciągnij ręce wzdłuż ciała z dłońmi przyklejonymi do podłogi, palcami rozszerzonymi. Łopatki naciskają na matę i 5 razy podniesiemy biodra do góry na wdechu. Uniesiemy je wysoko, odpychając się od pięt. I wydech powoli odłożymy je z powrotem na matę. I wdech, góra, postaraj się, aby kolana nie otwierały się do zewnątrz, czy aby były nadal równolegle do siebie. Wydech, dół. Jeszcze 3 razy. Wdech, góra, postaraj się uaktywnić tylne partie ud, pośladki, wydech. I wdech, góra, wypychamy biodra wysoko, otwierając klatkę piersiową. Wydech, dół. I ostatni raz zatrzymaj biodra w górze i przenieś sobie lewą stopę do centrum. Wyciągnij prawą nogę do przodu na tyle, ile możesz i zrób kilka ruchów w prawej stopie. Palce flex, palce point, palce flex. Może kilka okrążeń tutaj stopą w jedną, w drugą stronę. Ekstra. I 3 razy podnieś nogę do góry. Biodra pozostawiamy w górze i wydech do przodu. Góra i przód. I góra i przód. I powoli opuść biodra, ugnij prawe kolano i przenieś dłonie wokół kolana. Przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Może wyciągnij sobie lewą nogę do dołu, bądź pozostaw ją ugiętą w kolanie. Ok, tak jak czujesz. Ja sobie wyciągnę. Ok, i staramy się przyciągnąć kolano bliżej klatki piersiowej, łokcie w stronę talii, palce u stóp zadarte do góry. Oddychamy. Ok. I teraz przenieś delikatnie kolano do zewnątrz i skieruj je do góry, do prawego ramienia. I tak chwilkę przytrzymaj. Poczuj kompresję w lewym biodrze. Ok, wróć kolanem do centrum i przenieś sobie prawą rękę w prawą stronę, lewą dłoń na zewnętrzną stronę prawego kolana, kolano na 90 stopni i postaraj się przenieść nogę w lewą stronę. Może odłożyć ją na macie, bądź zostawić w górze, postarać się przykleić, skierować prawe ramię do dołu. Ekstra. I trzymamy. Lewa noga aktywna, wyciągnięta. I wydech, wracamy do centrum i wyciągamy nogę przez piętę, łapiemy się za tył uda, za łydkę, za kostkę, bądź gdzieś za prawą stopę. Okay? Kierujemy piętę do góry, możemy pozostawić kolano ugięte, możemy pozostawić lewą stopę na macie. Opcji jest dużo, możemy użyć paska. Staramy się rozluźnić ramiona, wyciągnąć tył szyi.
i zostać tak chwilkę, poczuć jak rozciąga się tył prawej nogi. Oddychamy. Ekstra. I powoli uginamy nogi w kolanie. I trzymając się za kolano, odrywamy łopatki od maty, przyciągamy czoło w stronę kolana i staramy się unieść lewą nogę do góry i wziąć taki zamach, aby podnieść się do pozycji siedzącej. Ekstra. Możesz to zrobić kilka razy. Przyciągamy prawą stopę do przodu, w sensie tak do siebie. Wyciągamy kręgosłup i przestawiamy prawą stopę nad lewą stopę, nad lewą nogę. Wyciągamy kręgosłup do góry i trwamy dwa oddechy w tej pozycji. Rozluźniamy ramiona, zbieramy łopatki, lewa stopa flex. Ekstra, super. I przenosimy sobie prawą stopę do wewnętrznej strony lewego uda. Delikatnie przenosimy lewą nogę do zewnątrz, o tak, żeby była pod kątem. Ekstra, skręcamy się w prawą stronę. Ja właściwie to przeniosę się tutaj do boku, bym była bardziej widoczna. Ekstra, skręcamy się w prawą stronę, przenosimy lewą dłoń na prawe kolano i wyciągamy prawą rękę nad głową. Takim dużym łukiem staramy się ją wyciągnąć w stronę lewej stopy. I teraz pilnujemy, aby nasze ramię się nie zaokrągliło, tylko tak, żeby klatka była otwarta do przodu. Ramiona w jednej linii. I trzymamy, wyciągamy aktywnie prawy bok ciała. Wdech, podnosimy się do góry i kładziemy się na prawym przedramieniu. Unosimy biodra na wdechu, lewa ręka górą i wydech dół. Ekstra, jeszcze dwa razy. Wdech, góra, wydech dół. Wdech, góra, wydech dół. Ekstra. Podnosimy się do góry, skręcamy tułów w stronę wyprostowanej nogi, czyli lewej. Unosimy ręce nad głową, bierzemy wdech. I na wydechu pochylamy się nad tą lewą nogą, wyciągamy ciało. Możemy użyć paska i przenieść go wokół lewej stopy. O, wyciągamy prosty kręgosłup, zginając się od bioder. No i trzymamy, oddychamy chwilkę. Ekstra, podnosimy się do góry. I teraz przechodzimy sobie na prawy bok, uginamy lewe kolano. O, czyli prawy piszczel wędruje do przodu maty, lewy piszczel do boku maty. Ekstra. I próbujemy rozluźnić biodra. Wdech, unosimy ręce nad głową i z wydechem łagodny skręt w prawą stronę. Wdech centrum, wydech w lewą stronę. Wdech centrum i z wydechem zginamy się od bioder. Jeżeli możesz, zejść troszeczkę głębiej. Postaraj się nie odlepiać pośladków od maty, tylko dociskać je ciągle do tyłu i do dołu. O, możesz zostać tu sobie na piąstkach. Przenieś się na przedramiona. Ekstra. I powolutku podnosimy się do góry i przenosimy się do tyłu, jeżeli możemy, na przedramiona bądź płasko na matę. Popychamy lewe kolano do prawej pięty i wypychamy biodra do góry. Możemy się całkowicie płasko położyć na matę, jeżeli damy radę. Poczuć, jak rozciąga się lewe biodro, lewy udo. I powoli, powoli podnosimy się do góry, przechodząc sobie na prawy bok. Przenosimy się do pozycji motylka.
Przyciągamy pięty w stronę pośladków, wyciągamy kręgosłup do góry. I może pochylamy się do przodu, łokcie naciskają na uda, na kolana, obniżają je do dołu. Ekstra. I powoli podnosimy się do góry, wyciągamy nogi przed sobą. I powolutku jednocześnie schodzimy na matę. Zmieniamy stronę. Uginamy nogi w kolanach, przenosimy pięty pod kolana. Ręce wzdłuż ciała, podnosimy biodra do góry. Druga strona. Wyciągamy lewą nogę do przodu. I robimy kilka ruchów w lewej stopie. Ok, palce flex, palce point kinka, korążeń. Zostawiamy palce na pońcie i podnosimy nogę wysoko do góry i do przodu. Do góry i do przodu, do góry i do przodu, do góry i powoli opuszczamy biodra, uginamy nogę w kolanie i przyciągamy dłońmi kolano do serducha. Możemy sobie wyciągnąć prawą nogę, zobaczyć na ile nam zejdzie, spróbować ją uaktywnić przez przyciągnięcie prawego dołu uda do maty. Lewo kolanko wędruje blisko klatki piersiowej, łokcie wzdłuż ciała. Szyja rozluźniona, twarz rozluźniona. Ok, i teraz powolutku przenosimy lewe kolano do zewnątrz i do góry do lewego ramienia. Trzymamy. Ekstra, wracamy kolanem do centrum i przenosimy je na prawą stronę. Kolano na 90 stopni, prawa dłoń na zewnętrzną stronę kolana i powoli skręcamy kręgosłup, przenosząc kolano na prawą stronę, wyciągając lewą rękę w lewą stronę. Starając się przyciągnąć lewą łopatkę do maty, a może to spowoduje oderwanie się kolana. Możemy dłonią pomóc tutaj przyciągać kolano do dołu, zobaczyć. Na ile możemy się skręcić. I powolutku wrócić do centrum. Ekstra. Objąć ponownie kolano, skierować go do centrum. I oderwać łopatki, przyciągnąć czoło w stronę kolana i unieść prawą nogę do góry. Wytrzymać tak chwilkę. A następnie unieść prawą nogę, spróbować się wziąć taki zamach, podnieść się do góry. Ekstra. Przyciągamy lewe kolano, prawa stopa flex, wyciągamy kręgosłup, brzuch spięty. Ekstra. Przestawiamy lewą stopę nad prawą nogę, no i przyciągamy dłonią kolano do klatki piersiowej. Trzymamy, oddychamy. Pewno Wam idzie super. Wierzę w to. Ok, i powolutku wychodzimy z pozycji. Przenosimy lewą stopę. Właściwie to na początku otwórzmy sobie prawą nogę do zewnątrz, lewą stopę do wewnętrznej strony prawego uda i skręćmy się w lewą stronę. Dłoń na kolano, lewa ręka wyciągnięta nad głową. No i trzymamy tą pozycję, wyciągając aktywnie cały lewy bok ciała. Wdech, podnosząc się do góry, przenosimy się na lewe przedramię i podnosimy biodra do góry, unosząc prawą rękę. Wydech, dół. I jeszcze raz, wdech, górę. Wydech, dół. Super, ostatni. Ostatni raz, wdech, górę, wydech, dół. Ok, podnosimy się do góry i skręcamy tułów w prawą stronę, tak aby był nad prawą nogą. Unosimy ręce nad głową, wdech i z wydechem pochylamy się do przodu nad nogą. Schodzimy tak głęboko, jak możemy.
Okay, jeżeli noga nie może się doprostować, ugnij sobie nogę w kolanie, ale postaraj się wyciągnąć kręgosłup, skierować go do przodu i do dołu. Okej, okay, ekstra. I powolutku podnosimy się do góry. Uginamy prawe kolano, kierujemy lewy piszczel do przodu, prawe kolano do lewej pięty i staramy się znaleźć nasze kości kulszowe, te dwie w pośladkach, na macie, ustawić je. Ekstra i weźmiemy sobie skręty. Wdech, ręce nad głową i wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, centrum i wydech, skręt w przeciwną stronę. Wdech, centrum i pochyl się do przodu, jeśli możesz. I powolutku wdech, góra. Ok, i przenosimy się do tyłu. Możesz zostać na piąstkach. Możesz przenieść się na przedramiona. Bądź całkowicie płasko położyć się na macie. No i staramy się przyciągnąć prawe kolano do lewej pięty, tak żeby przód uda, czworo głowy się wyciągnął. Zostać chwilkę w pozycji. Oddychać, poczuć, dać ciału czas na to, aby się właśnie otworzyło, rozluźniło, rozciągnęło. Ekstra. I powolutku przenosimy się na lewą stronę ciała i odpychamy się łokciami od maty. Podnosimy się do góry. Wracamy do pozycji motylka, przyciągając pięty do pośladków. Wyciągając kręgosłup do góry. Ekstra. Wydech, pochylamy się do przodu. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Ekstra. Podnosimy się do góry. Zbieramy nogi w kolanach. I wstajemy do góry. Ok? Kolejna praktyka bez użycia rąk. Staramy się hop, podnieść do góry. Przejść sobie do pozycji stojącej. O, ustawić stopy na szerokość bioder, wyciągnąć kręgosłup, otworzyć dłonie do przodu, pozycja góry, przykleić stopy, poczuć jak każdy palec ma kontakt z podłogą. Uaktywnić uda. Wdech, ręce nad głową. Wydech, dłonie do centrum. Odstawiamy prawą nogę do tyłu, duży krok. Ekstra, staramy się przenieść ramiona nad biodrami, może uginamy prawe kolano. Ok, wdech, ręce nad głową i wydech, opuszczamy prawe kolano tuż nad matę, ręce do kaktusa, wdech, góra, wydech, dół. Wdech, góra, super, wydech, dół. Wdech, góra i przenosimy się do pozycji wojownika 2, odkręcamy prawe biodro, opuszczamy prawą piętę, wyciągamy ręce do zewnątrz, kąt 90 stopni w lewym kolanie. Ekstra, trzymamy. Otwieramy klatkę, rozluźniamy ramiona, ale pozostawiamy nasze ręce aktywne. Odkręcamy lewą dłoń, odwrócony wojownik. Ekstra, wdech, wyciągnięty trójkąt. Łokieć na udo, prawa ręka nad głową. I ponownie odwrócony wojownik. Ok, opuszki palców w lewej dłoni w stronę maty, prawa ręka do sufitu, odwrócony wojownik i raz jeszcze wydech, ręka prawa nad głową, długa linia i wdech, góra, prostujemy lewe kolano, zabieramy lewą stopę do środka. Ok, ekstra, wyciągamy ręce do zewnątrz i pochylamy się do przodu, od bioder, schodzimy nisko. Ekstra, odkręcamy prawą stopę do boku, schodzimy biodrami w prawą stronę i do dołu. Może spróbujemy oderwać lewe palce u lewej stopy do góry, zostać napięcie. Przez centrum, na drugą stronę. Ekstra i do góry.
Okej. Super. Odkręcamy lewą stopę, wracamy do wojownika 2. Popatrz się do przodu i przestaw. Prawą stopę do lewej stopy, wróć do pozycji góry. Wdech. Wydech. Ekstra. Zmieniamy stronę. Sobie przejdę na drugą stronę maty, żeby być nadal przodem do ciebie. Także z pozycji góry wyciągamy lewą nogę do tyłu. O, uginamy prawe kolano, wyciągamy ręce nad głową, bierzemy wdech i wydech. Opuszczamy lewe kolano w stronę maty, łokcie w stronę talii, otwórz klatkę piersiową. Wdech, góra, wydech, dół. Wdech, góra, wydech, dół. Wdech, góra, odkręć lewe biodro, opuść lewą piętę, znajdź wojownika 2. Prawe kolano, prawa stopa skierowana do przodu, ramiona nad biodrami. Poczuj, jak twoje biodra się rozciągają, otwierają, wzmacniają. Ręce do zewnątrz, wdech. Ok, odkręć prawą dłoń i odchyl się do tyłu. Rozciągnij mocno prawy bok. I wracamy. Wyciągnięty trójkąt. Ok, się na udo, lewa ręka do sufitu. Klatka otwarta. Odwrócony wojownik. Opuszki palców w prawej dłoni w stronę maty. Lewa ręka nad głową. Odwrócony wojownik. I raz jeszcze to samo. Z tym, że lewa ręka wędruje do przodu maty. Ekstra. Podnieś się do góry. Wyprostuj prawe kolano. Zbierz stopę do środka. Może zmniejsz sobie odległość pomiędzy nogami. Zwęż tą pozycję, wyciągnij ręce do zewnątrz, weź wdech i z wydechem pochyl się od bioder. O, odkręć lewą stopę w lewą stronę, przejdź biodrami w lewą stronę, dłonie razem. Bądź skierowane w stronę maty, trzymamy, wyciągamy kręgosłup do góry. Ekstra. No i przechodzimy na drugą stronę, na prawą, może odrywamy lewą. Lewe palce u stóp do góry. Ekstra. I podnosimy się do centrum. Ekstra. Wracamy do wojownika 2. Odkręcamy prawą stopę. Uginamy prawe kolano. Stopa jest w centrum. Ręce do zewnątrz. Super. I dostawiamy lewą nogę do prawej nogi. Znajdujemy pozycję góry. Bierzemy wdech. I wydech. Dłonie razem. Ekstra. I schodzimy biodrami do samego dołu. Rozluźniamy dłonie w stronę maty i przenosimy kolana raz w prawą stronę, raz w lewą stronę. I bardzo powoli, można sobie to zrobić na piąsteczkach, opuszczamy kolana w stronę maty, wędrujemy na tył maty. O, otwieramy kolana do zewnątrz. Balasana. Wyciągamy ręce do przodu. O, ekstra. Opuszczamy czoło w stronę maty, biodra w stronę pięt. Trzymamy, oddychamy. Ekstra, zostaw prawą rękę wyciągniętą i wsuń lewą pod prawą, przenieś się na lewy bark, lewe ucho, lewą skroń. Dwa spokojne, długie oddechy. I powolutku wyjdź sobie z pozycji, wyciągnij lewą rękę do przodu i wsuń prawą pod lewą. Ekstra, wysuń rękę, wyciągnij ją do przodu i powolutku podnieś się rolą do góry, zbierz kolana i przenieś się na prawą bądź lewą stronę albo na piąstce, wyciągnij nogi do przodu, ekstra, przenieś się na plecy, powolutku odkładając kręgosłup na matę. Okej, rozluźnij biodra, przyciągnij
Obydwa kolana w stronę klatki piersiowej i zrób dwa okrążenia kolanami w prawą stronę. I dwa w lewą stronę. Rozmasowując lędźwia, rozluźnij biodra. Ok, ostatnia pozycja szczęśliwego dziecka. Otwieramy kolana do zewnątrz i łapiemy się albo za tyły nóg, za tyły ud, zewnętrzne partie naszych łydek, kostek, bądź próbujemy przenieść palce środkowe oraz wskazujące wokół dużych palców stóp i przyciągamy kolana do dołu. Może 90 stopni w naszych kolanach. Trzymamy, przyklejamy lędźwia do maty. Poczuj, jak rozciągają się biodra. Ramiona stale od uszu, łopatki na macie. Możesz zostać sobie w bezruchu, poczuć tą pozycję. O, albo wyciągać jedną nogę w jedną stronę. I tak na przemian, drugą. Ekstra. Albo po prostu pozostać z ugiętymi kolanami, delikatnie się tak pobujać, pochuśtać. O. Może już zamknąć oczy. Ekstra. I powolutku wyjść z pozycji. Wyciągnąć nogi na macie. Wyciągnąć ręce, całe ciało. Ekstra, rozluźnić się. Zamknąć oczy, znaleźć swoją pozycję do naszej końcowej relaksacji szavasany. Rozluźnić tył szyi, tył głowy, kręgosłup, biodra, nogi, stopy. Ekstra. Jeżeli masz czas, zostań dłużej w szavasanie. Natomiast jeżeli nie masz czasu, przenieś się bardzo powoli na prawą stronę ciała, uginając kolana, delikatnie odpychając się od dłoni nadgarstków, od dłoni bądź łokci, podnosząc się do góry, znajdując pozycję siedzącą, ekstra, za wyciągniętym kręgosłupem, ramionami rozluźnionymi. Ekstra, super. Jeszcze chwilkę poobserwuj swoje ciało. Zobacz, jak się czuje po praktyce. Czy zaszły jakiekolwiek, nawet najmniejsze zmiany. Spróbuj się im przyjrzeć, zapamiętać. Ok, z kolejnym wdechem wyciągnij ręce nad głową. Zagarnij przestrzeń. I to wszystko, co chcesz dzisiaj zabrać z tej praktyki, przenieść do środka, do swojego umysłu, do swojego serca, do swojego ciała, dziękując sobie za tą przepiękną praktykę. Ja dziękuję Tobie za obecność, za dołączenie do tej praktyki. Zachęcam Cię do lajkowania tego wideo, jeżeli Ci się podobało oczywiście. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, jeżeli masz ochotę widzieć te filmiki na bieżąco. I cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję Ci jeszcze raz pięknie, życzę cudownej reszty dnia. Do zobaczenia. Pa, pa.